Witam Państwa, Marcin Lewandowski, zapraszam do codziennika. A w programie: w Chicago królowa na wielkiej polonijnej paradzie trzeciomajowej. W Gdańsku marsz w obronie tradycyjnej rodziny. W powietrzu wielką podróż od Atlantyku do Pacyfiku pokonuje słoneczny samolot. Najpierw są wybory królowej, a potem wielka parada w centrum Chicago. Polacy w Stanach Zjednoczonych obchodzą święto 3 maja. I tak to robią od 122 lat. To się nazywa tradycja. Ulicami centrum Chicago przeszła parada z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Tysiące Polaków znów stawiło się wśród biało-czerwonych flag. Zanim jednak parada przeszła ulicami Chicago, odbyły się wybory królowej. I think since it's the queen of the Polish parade, I think you have to be involved in the Polish community here in Chicago, and I don't think it's that hard since we have so many Polish people here. Of course, one of the requirements is you have to be somehow attractive. You have to speak Polish. This is my first pageant. I'm very nervous. You're nervous? Yes. Don't be nervous. It's gonna be totally okay. So, like, what's your favorite, like, color? Like, purple. What do you like doing, like, on the weekends? Hang out with my friends. I also swim. So I do that sometimes. Swimmer girl, that's pretty cool. Yeah. Królową parady 2013 roku została Klaudia Kukuła. Tradycyjnie na czasie parady na Columbus Drive na długości kilku przecznic Polacy ustawili biało-czerwony szpaler szeroki na kilka osób. Po ulicy paradowało prawie setka podmiotów. Jak zwykle dominowały polskie szkoły, których jest kilkadziesiąt i które najczęściej działają przy parafiach. Parada odbyła się, ale nie zabrakło głosów, że jej formuła się wyczerpuje i że trzeba zaproponować coś, co przyciągnie więcej uczestników i widzów. Dobrym pomysłem byłby koncert, który mógłby zgromadzić nawet 20 tysięcy widzów. W przeszłości taka próba była z udziałem Justyny Steczkowskiej i była udana. Czy istnienie matki i ojca może być kwestionowane? Okazuje się, że tak. Środowiska lewicowe i homoseksualne robią to od wielu lat z ogromnym medialnym wsparciem i coraz większym sukcesem. Może dlatego kilka tysięcy mieszkańców Gdańska zdecydowało się zorganizować marsz w obronie tradycyjnego modelu rodziny. Marsz w obronie rodziny i wartości katolickich przeszedł ulicami Gdańska. Manifestujący sprzeciwiali się promowaniu homoseksualizmu w życiu publicznym. Marsz przeszedł spod kościoła świętej Brygidy, w którym wcześniej odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Ulicami w centrum miasta pod pomnik króla Jana III Sobieskiego. Na czele pochodu niesiono transparent z napisem Stop homodyktatowi. Chłopak i dziewczyna to jest rodzina. Wiele osób trzymało w rękach biało-czerwone flagi. W czasie marszu śpiewano także pieśni religijne. Wśród uczestników marszu byli m.in. posłowie PiS Andrzej Jaworski i Dorota Arciszewska-Mielewczyk, środowiska związane z klubami Gazety Polskiej, członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego i Ligi Obrony Suwerenności. W związku z rozpoczynającym się w stolicy Węgier w Budapeszcie plenarnym zgromadzeniu Światowego Kongresu Żydów, węgierskie parlamentarne ugrupowanie Jobbik zorganizowało demonstrację w centrum Budapesztu pod hasłem upamiętnienia ofiar syjonizmu i bolszewizmu. Wiec odbył się na skwerze pod pomnikiem premiera Imre Nagy, straconego po węgierskiej rewolucji 1956 roku. Przemówienie wygłosił przywódca Jobbiku Gábor Vona. Na wiecu pojawiły się transparenty z napisami: Węgry nie są niewolnikiem w żydowskim imperium, nie dla żydowskiej kolonizacji, czy spekulanci Von, to nasza ojczyzna. Policja nie interweniowała, zatrzymano jedną osobę, która rozwinęła transparent ze swastyką. Manifestacja Jobbiku wywołała lęki środowisk żydowskich na Węgrzech. Armia izraelska przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę 3 ataki na obiekty wojskowe w Syrii. Wcześniej w Damaszku oficjalna syryjska agencja SANA potępiła atak lotniczy na wojskowy ośrodek badawczy Jamraya. Ośrodek ten był już pod koniec stycznia celem izraelskiego nalotu. Pociski izraelskie uderzyły również w jednostkę syryjskiej obrony przeciwlotniczej w miejscowości Sabura. Według nieoficjalnych doniesień w zaatakowanych magazynach znajdowała się broń
przeznaczona dla bojowników libańskiego Hezbollahu. Izrael wielokrotnie zapowiadał, że nie dopuści, by broń chemiczna i nowoczesne rakiety trafiły w ręce islamskich radykałów. Każda dziewczynka w pewnym wieku chce być królewną, a każdy chłopiec? Chłopcy mają mniejsze oczekiwania, choć nie mniej wymagające. Chcą być strażakami. W niedzielę w Warszawie niektórzy mieli okazję spróbować. W Polsce Dzień Świętego Floriana to święto wszystkich strażaków. Z tej okazji na Placu Piłsudskiego w Warszawie zorganizowano festyn, gdzie można było obejrzeć nie tylko nowoczesne wyposażenie Straży Pożarnej, ale niezwykle rzadkie eksponaty sikawek strażackich, takich jak na przykład ta. Ognisko, które było rozpalane pod tym kotłem, wywoływało parowanie wody w zbiorniku, który jest tutaj widoczny. Powstawało ciśnienie pary wody, które tłoczyło wodę, która była zasysana ze zbiornika, który również dojeżdżał razem z tym wozem do akcji gaśniczej. Swojego święta nie mieli czasu obchodzić strażacy w Kalifornii. Gwałtowne pożary, które od czwartku buszują na południu tego stanu, zostały opanowane około w 30% dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym. Strażacy spodziewają się jednak, że walka z żywiołem potrwa jeszcze ponad tydzień. Żeglarze okrążają ziemię bez zawijania do portów. Ale czy można przylecieć samolotem bez tankowania paliwa? Okazuje się, że tak. Nie potrzeba nawet kropli benzyny lub jakiegokolwiek innego paliwa. Samolot o napędzie słonecznym Solar Impulse zakończył pierwszy etap podróży, lądując w Phoenix. Maszyna wystartowała z Mountain View w stanie Kalifornia do pierwszego w historii lotu przez całe terytorium USA od Pacyfiku do Atlantyku. Solar Impulse uważany jest za najbardziej zaawansowany technicznie samolot czerpiący energię wyłącznie z baterii słonecznych. Jest zdolny do lotu zarówno w dzień, jak i w nocy. Samolot wyposażony jest w ponad 12 tysięcy ogniw fotowoltanicznych, które pokrywają jego skrzydła i ładują akumulatory napędzające z śmigła. Zmagazynowana w nich energia elektryczna pozwala na lot także po zachodzie słońca. Solar Impulse rozwija prędkość około 64 km na godzinę i jest bardzo lekki, waży tyle co przeciętny samochód. Co to jest Prunus cerulata Kikushidare Sakura? To nic innego, tylko wiśnia piłkowana z Wisła. Jeżeli Państwo nie wierzycie, proszę zajrzeć do podręcznika do dendrologii. Te i inne japońskie kwitnące wiśnie można jeszcze oglądać w torontońskim High Parku. Ale proszę się spieszyć. Wiśniowy festiwal lada moment się skończy. Słoneczną wiosenną niedzielę warto było wybrać się do High Parku, by zobaczyć kwitnący wiśniowy ogród, złożony z wiśni pierwotnie rosnących w Japonii. To niezapomniany widok, który można zobaczyć tylko przez kilka dni w roku. Różnobarwne, delikatne kwiaty na drzewach nie są trwałe i po kilku dniach już ich nie ma. I właśnie w tym roku, tylko w ten weekend była szansa, by cieszyć się tym niezwykłym przyrodniczym zjawiskiem. Za tydzień kwiatów na drzewach nie będzie. Japońskie wiśnie przyjechały do Toronto w 1959 roku. Były one formą podziękowania dla Torontończyków za pomoc, jaką okazali Japonii po II wojnie światowej. Dla Japończyków kwitnące wiśnie są metaforą życia, które jest piękne i ulotne, ale też są także symbolem odrodzenia i siły. Dla Kanadyjczyków japońskiego pochodzenia to przypomnienie ich rodzinnego kraju, jego historii i teraźniejszości. Dla większości Torontyńczyków kwitnące japońskie wiśnie to radość dla oczu i znak nadejścia wiosny. Dziś i jutro pogoda jeszcze będzie sprzyjała spacerom. Ciepło, 23 stopnie, ale w środę już spadnie deszcz. Tak więc, jakby ktoś jeszcze chciał pójść zobaczyć wiśnie, to jest to ostatni moment. Imieniny Filipa, Jana, Judyty i Juranda. Życzymy wszystkiego najlepszego. Ja już się żegnam z Państwem. Marcin Lewandowski, do zobaczenia.